Witam serdecznie na moim kanale wszystkie bliźniaczki. Ten filmik jest poświęcony tylko i wyłącznie dla Was i będzie to czytanie karty na dzień dobry. Karta na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli. Zaczynam pasować karty. Poniedziałek, 28 lutego dla bliźniaczka. 28 lutego, poniedziałek. Okej, to będą te karty. Przepraszam za szczekanie pieska. Bliźniaczki, praca oraz miłość. Wtorek. Dla bliźniaczków. Wtorek, praca, miłość. Środa, środa, praca, miłość, czwartek, bliźniaczki, czwartek, okej, te karty, praca oraz miłość. Piątek, to są bliźniaczki, praca, miłość, i sobota, praca, miłość oraz niedziela. Dla bliźniaczka, niedziela. Praca oraz miłość. Co jest przed Wami ukryte? Oraz rada. Okej, dobrze, moi drodzy. Bliźniaczki, tutaj zaczynacie fajnie ten tydzień od takiego właśnie uczucia wewnętrznego spełnienia i dumy z siebie, z wcześniej dokonanych decyzji. Nawet niekoniecznie musiały być one dobre, ale zawsze wyciągnęliście z tego jakąś lekcję, zawsze Wam to w jakiś sposób zaowocowało. Także tutaj jest to fajna karta. Jeżeli chodzi o tutaj pracę, jest to karta blokady, moi drodzy. Macie tutaj blokadę, a jest to ze względu na to, że Wy nie potraficie podjąć dokładnej takiej decyzji, zdecydować się na jedną rzecz. O to głównie chodzi. Jesteście zbyt obszernie tutaj zainteresowani. Także jest tutaj taka właśnie blokada. Decyzja po prostu musi w końcu paść na jedną z tych rzeczy tutaj, które są ogólnie dla Was dostępne w pracy. Jeżeli chodzi o miłość, no to tutaj w miłości mamy kartę taką mówiącą o tym, to jest księżyc i ta karta mówi o tym, że Wy jak na razie skupiacie się na otoczeniu, czyli bardziej pobieracie z Waszego otoczenia pewne tutaj sygnały, odbieracie bodźce, aniżeli sami działacie. Także tutaj skupiacie się przede wszystkim na swoim partnerze i jeżeli jest to karta tutaj mówiąca teraz dla singli o sytuacji, jaka jest między Wami tutaj i Waszym partnerem, takim, który mógłby być Waszym partnerem, osobą taką lub osobą taką, którą chcecie przyciągnąć, jest to właśnie takie afirmowanie w myśli osoby takiej, jakiej Wy byście pragnęli. Moi drodzy, także tutaj są dla singli bardziej afirmacje. Jeżeli chodzi o wtorek, no to we wtorek tutaj jest karta mówiąca o tym, że tak jak pracujecie, to sobie później, to otrzymacie później. Także tutaj jest takie właśnie podejście do... Przepraszam, mój piesek tutaj teraz przyszedł, łapkę podaje i chce się bawić. On zawsze śmieszne dźwięki wydawał, bo... Już widzę, także wybaczcie, jeżeli będę się śmiała, bo mnie to strasznie bawi. Także jest to,
Jest to taka karta. Przepraszam. Jest to taka karta mówiąca o tym właśnie, że jak sobie pościelicie, tak się wyśpicie. Także zwróćcie uwagę na wasze po prostu takie poczynania, wasze decyzje i wasze myśli przede wszystkim. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy tutaj będziecie się bardzo starać w ten dzień. Jest to też taki dzień, że wy będziecie do tego zmotywowani, będziecie zaangażowani w pewne zadania. No i też jeżeli zostanie zaproponowana nawet praca taka dla chętnych, to wy się tego podejmiecie. Jeżeli macie swoje przedsiębiorstwa, no to tutaj jest poszukiwanie nowych możliwości, nowych takich, nowych jakichś ofert. Takie rzeczy właśnie, które będziecie ulepszać waszą firmę czy biznes. Jeżeli chodzi o miłość, no to w miłości tutaj wy tak właściwie tutaj kierujecie tym całym związkiem w ten dzień, także tutaj partner może na was tutaj polegać. No i jeżeli będą jakieś decyzje do podjęcia, no to na was to padnie, że to wy podejmiecie tą decyzję. Tak, jeżeli chodzi o środę, w środę tutaj jest możliwość poznawania nowych rzeczy, nowości, jest to też motywacja fajna, nowe zaangażowanie, nowe pomysły. Jeżeli chodzi o pracę, no to jest to też właśnie takie dążenie do celu, realizowanie pomysłów. Też jeżeli już jesteście w tym trybie, to realizujecie dalej te wpływy. Jeżeli dopiero zaczynacie, no to macie do tego bardzo fajną motywację, aby tutaj... Przepraszam za mojego pieska, bo on zawsze się bawi wtedy, kiedy ja tutaj czytam. Także zobaczcie za te... Dzięki po prostu, odgłosy jakieś tam w tle, takiej piszczałki. Dobrze, jeżeli chodzi tutaj właśnie o tą środę, o pracę, no to jest to karta fajna dla was, pełna energii, takiej siły, mocy. Także tutaj też nawet jeżeli macie jakieś rozmowy w ten dzień, no to jest to dzień właśnie dla was taki, który mógłby być dla was... korzystny. Także rozmowy tutaj jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o miłość, no to tutaj jest karta głupca. Karta głupca, która mówi o tym, że tutaj mogą się pojawić jakieś nowe sytuacje, nowe zdarzenia. To są pozytywne rzeczy, także tutaj coś, co się wydarzy, będzie dla was całkowicie nowe, jeszcze nieznane, ale też wręcz pozytywne. Także fajna karta też dla związkowców. Jeżeli chodzi tutaj o singli, no to tutaj możecie poznać osobę, którą będziecie bardzo zainteresowani, moi drodzy. Jeżeli chodzi o czwartek, no to w czwartek tutaj karta mówi o takim waszym podejściu, takim troszeczkę, że będziecie mogli trochę naciągać wasze zasady, takie reguły, które macie. Tutaj będziecie w jakiś troszeczkę inny sposób podchodzić do pewnych sytuacji i to nie do końca zgodne z prawem. Także uważajcie, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pracę, jest to karta gwiazdy, spełnienia. Ludzie was tutaj podziwiają. Coś zrobicie, co naprawdę tutaj... po prostu zadziwi innych ludzi. Także jest to karta super, jeżeli chodzi na pracę. I też możecie się otaczać też fajnymi ludźmi w ten dzień. Jeżeli chodzi o związki, no to w związkach uważajcie, moi drodzy, abyście się niepotrzebnie w jakąś kłótnię tutaj bliźniaczki nie wciągnęły. Także no, tutaj trzeba troszeczkę trzymać język za zębami, bo może być też taka możliwość, że właśnie... ominiecie w ten sposób po prostu jakąś niepotrzebną sytuację, która później mogłaby mieć po prostu negatywne skutki. Jeżeli chodzi o singli, to ta karta właśnie mówi o tym, że ta osoba, na której się ostatnio tak skupiacie, tutaj niekoniecznie może być teraz w odpowiednim czasie, aby właśnie z wami zacząć jakieś tutaj czy rozmowy, czy randki. Po prostu ta osoba jeszcze nie jest gotowa na związek. Jeżeli chodzi o piątek, no to w piątek wy tutaj macie taką energię nowoczesną, taką podchodzenie do pewnych spraw w inny całkowicie sposób, inna technika, inny schemat. Coś tutaj zaczynacie po prostu w inny sposób, zaczyna u was funkcjonować. I też jest to karta też takiej odwagi.
Jeżeli chodzi o pracę, jest to karta słońca, jest to karta szczęścia, radości, spełnienia. Bardzo fajna, pozytywna karta. Tutaj możecie wiele zdziałać i wiele zyskać na Waszą korzyść w ten dzień. Jeżeli chodzi o związki, jest to tutaj karta taka mówiąca o tym, że w ten dzień jest to Waszym wyborem, czy Wy chcecie spędzić czas z swoją połówką, czy też wolicie go spędzić sami troszeczkę ze sobą. Macie tutaj możliwości wyboru, czy z przyjaciółmi na przykład, i Wasz partner tutaj nie będzie miał Wam nic przeciwko, jeżeli jaką decyzję podejmiecie, taka będzie w porządku. Co piesku? Co byś chciał? No, już dobrze. Już ładnie. Już daj mi doczytać do końca. Też? Cicho. Proszę cię, cichutko. Tak, jeżeli chodzi o singli, no to single tutaj będą miały możliwość wyboru między też troszeczkę tak osobami, z kim by chciały spędzić sobie ten piątek. Na sobotę jest to karta taka, mówiąca o tym, że Wy będziecie musieli troszeczkę jednak popracować, moi drodzy, i to będzie praca niełatwa, także będzie to coś związane tutaj z, też jak widzę na pracę, karta tutaj takiej tęsknoty, jest to możliwość, taka, jest to możliwość, że to będzie też praca też, wiecie, nad samym sobą tak troszeczkę. Tutaj pod względem takim psychicznym, sprzątanie po swojej na przykład wcześniejszej takiej przeszłości, uporządkowywanie własnego życia. Tak to bardziej się tutaj prezentuje, drogi bliźniaczki. Jeżeli chodzi o Wasze związki tutaj, no to macie w związkach, macie fajny tutaj czas spędzania czasu z przyjaciółmi, z rodziną, w fajnym towarzystwie, radosnym, uśmiechniętym. Bardzo fajna karta, taka sprzyjająca, ale taka optymistyczna. Dla singli jest tutaj podobny czas, jest to jakaś możliwość imprezy, jest to możliwość właśnie takiego czasu spotkania się z najbliższymi przyjaciółmi i będziecie w bardzo fajnym gronie spędzać czas wtedy w sobotę. Jeżeli chodzi o niedzielę, no to w niedzielę tutaj możecie potrzebować pomocy od kogoś lub ktoś może potrzebować Waszej pomocy, drogie bliźniaczki. Także jeżeli Wy będziecie mogli komuś udzielić tej pomocy, no to też jest taka możliwość, że Wy możecie, Wy potraficie udzielić tej pomocy. Tak samo jeżeli Wy będziecie potrzebowali, ktoś do Was przyjdzie z odpowiedzią na Wasze pytania, moi drodzy. Jeżeli chodzi tutaj o kartę pracy, no to ta karta pracy mówi o tym, że Wy już tutaj takie macie opanowane pewne techniki wykonywania Waszej pracy, że one Wam nie sprawiają wcale trudności. Bardzo fajna karta, moi drodzy. To jest karta takiego perfekcjonizmu, także tutaj jest poziom, jak to się mówi, level hard u Was. To zależy, jaką pracę musicie w tą niedzielę wykonać, ale jest tutaj w kartach, że Wy to potraficie zrobić elegancko. No super. Jeżeli chodzi o związki tutaj, no to w związkach jest tutaj możliwość rozmów z partnerem na poważne dosyć tematy, czy to związane z przyszłością, czy jakieś właśnie finansowe, jak robicie, jak działacie dalej. No i jest to też taka karta właśnie, która mówi o tym, że tutaj będą pewne fakty przedstawione. No i to musi być po prostu rozmowa, która musi po prostu znaleźć po prostu miejsce. Jeżeli chodzi tutaj o singli, no to też Wy możecie poznać taką osobę, na przykład możecie poznać, moi drodzy, jakąś osobę, która jest na przykład księgową, jest na przykład osobą, która zajmuje się właśnie takimi rzeczami, które są podług prawa też przede wszystkim stosowane, także mógłby być tu jeszcze jakiś prawnik dla kogoś, asystent prawnika, to są takie właśnie związane osoby z takimi właśnie tutaj zawodami, które mają bardzo dużo, które mają tutaj bardzo dużo właśnie wspólnego z regułami, zasadami i przepisami. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o kartę, co jest przed Wami ukryte? Przed Wami ukryte jest tutaj to, że na pewne rzeczy Wy musicie sobie sami zapracować, aby coś zyskać. I Wy, może nie wszystkie bliźniaczki, nie zdają sobie z tego sprawy, że jeszcze na niektóre rzeczy tutaj muszą zapracować, ale Wy wykażecie się tym całym zaangażowaniem, tym całym pozytywnym, fajnym podejściem do wykonywania pracy. No i Wy to osiągniecie, Wy dostaniecie to, czego chcecie.
Jeżeli chodzi o kartę rada, jaka jest dla Was rada? Kartą radą jest dla Was karta świata. Ta karta bardzo często się tutaj też mi sprawdza jako też karta z takiej stabilizacji, bezpieczeństwa. Jest to karta też mówiąca o tym, że tutaj też cały świat stoi dla Was po prostu otworem. Także Wy macie bardzo dużo możliwości, tylko potrzebne Wam są do tego jeszcze chęci. Moi drodzy. Dobrze, bliźniaczki, to było czytanie dla Was na ten ogólnie tydzień. Powiedzcie, czy Wam się podoba takie czytanie karty na dzień dobry. Macie każdy dzień po kolei, w sumie tak samo jakbym czytała osobno i każdego dnia dodawała na kartę, z tym, że tutaj na się dodawałam każdego dnia, no na kartę dnia, no to tutaj jest tylko taka różnica, że ten film jest poświęcony tylko i wyłącznie dla Was. No i ja też tutaj widzę też cały tydzień w sumie, jak to wygląda u Was, no i też przy karcie dnia, gdybym wystawiała codziennie film, to też bym nie widziała, jak jest na przykład w dalszej części tygodnia, a tak jak teraz na przykład są tutaj sytuacje takie, że ja na przykład w poniedziałek mam taką niejasną odpowiedź, ale na przykład podaję taki przykład, że na przykład w dalszej części tygodnia mogę widzieć, czy dalej jest pozytywnie, czy coś się zmienia tutaj na negatywnego na przykład, tak? No to dla mnie też, jak czytam dla Was, według mnie to tutaj jest po prostu taki bardziej dokładniejszy po prostu punkt widzenia. Jeżeli Wam się podoba, no to zapraszam do polajkowania, do zasubskrybowania, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie takie czytania, czy wolicie taką formę, jaka była wcześniej. No i pozdrawiam Was, życzę Wam miłego dnia oraz życzę Wam też miłego tygodnia. Cześć!